Siema, tu znowu Mejo. Zapraszam na kolejny odcinek Let's Play Final Fantasy. Dziś zwiedzimy Marsh Cave. Jak w poprzednim odcinku pod opisem było, zrobiłem pewną gapę. W Marsh Cave nie ma szklanego oka Matoi, tylko pewien przedmiot, który posłuży nam do jego znalezienia. Także zaczynamy. Pierw udajmy się na północ. Po parę skarbów. Można nie iść tutaj do góry, tylko od razu iść po ten jeden przedmiot, ale co to za zabawa, gdy nie zbiera skarbów. Poza tym dodatkowe pieniądze, jak przedmioty na sprzedaż, zawsze się mogą przydać. Tak, atakują nas nieumarli. Nie powinni być dużym problemem, mimo to puścimy sobie jedno dia. Które powinno wystarczyć tak naprawdę. Zobaczymy. No, do widzenia. Okej. Nasz pierwszy skarb. Nóż. Kolejna banda głupich zombie. Myślę, że dia wystarczy. Co sądzicie? I po truposzach. Okej. Wracamy do naszego zbierania skarbów. Gargulce. Oni, jeżeli dobrze pamiętam, potrafią sparaliżować, spetryfikować, także warto uważać. Ale zabijamy ich na jednego hita, więc... Okej. Nasz czarny mag potrzebuje lekkiego... boosta. Biały mag też. Okej. A w tej skrzynce złoto. 680. Nie tak źle. Kolejni nie umarli. Zaskoczyli nas. Czarny mag dostał po dupsku. Także się odwdzięczy płomieniem. Busz. Do widzenia. Dajmy się po kolejny skarb. Tym razem jest to miecz i kasa. Broadsword i kolejne 620 kasy. No. Także tutaj zwiedziliśmy już wszystko. Możemy wracać do początku. Do punktu wyjścia, z którego zaczęliśmy. Oho. To są przeciwnicy, którzy są odporni na ataki fizyczne. Pokażę wam. Dlatego najbardziej opłaca się ich atakować z magii. Ktoś potrzebuje leczenia? Nie. To jest chyba obojętne, jakim czarem ich zaatakujemy. O, widzicie? Tylko 4. O, nikt zadał obrażenia krytyczne, więc uderzył 30, zamiast 220. Ale czarny mag sobie z nimi radzi bardzo łatwo. Potrafią oni zatruć, także lepiej zabić ich jak najszybciej, żeby nie marnować antidotów. Rusz się, nietoperzu. Kiki.
Okej, okay, stąd zaczęliśmy. Także teraz udajemy się na południe. Tutaj w prawo nie opłaca się iść, ponieważ to ślepy zaułek. A my idziemy tu, gdzie znajdujemy drabinę. Oho. Dużo szkieletów. Co powiecie na Dia? Crawler? Paraliżuje, dobrze wiedzieć. Do widzenia. O, nabiliśmy level, jak miło. Który tu już mamy? 21. Matko. Chyba trochę za duży level biłem, ponieważ teraz wydaje się to takie łatwe. Aha. Tak, wszystkie skrzynie na tym poziomie będą puste, jeżeli zebraliśmy skrzynie z tych poprzednich pomieszczeń na początku. Także nie szukajcie po tym pokoju niczego, ponieważ jak mówiłem, wszystkie skrzynie będą puste. Nie wiem na czym, od czego to zależy, czy w danym dungeonie jest tylko określona liczba skarbów, które można zdobyć, no ale tak to wygląda. Okej, okay, i ten pokój składa się tak naprawdę z 16 takich oto kwadracików pokojów i w każdym z tych, prawie w każdym z tych pokoi, chyba tylko w 12 są skarby, jak na przykład Phoenix Down, który może podnieść naszego zmarłego członka drużyny, przywrócić zmarłego członka drużyny do życia. A także są cztery pokoje na samym dole, do których na razie nie będziemy mieli dostępu, ponieważ potrzebny nam magiczny klucz, którego na razie nie mamy i przez chwilę jeszcze mieć nie będziemy. Ach, zatruł mnie. Ups. Okej. O, ten pokój jest pusty. Ten też. A w tym już jest skarb. Trzy gargulce. Nie powinno to być, nie powinien to być wielki problem. O ile nie będą skupiać się na moim czarnym magu. Bojownika se tłust możecie. On jest odporny. No, no. Okej. Kasa zawsze się przyda. Schodzimy piętro niżej. Wilkołaki. Oni, dobrze pamiętam, co turę się leczą o jakiś tam procent swojego życia, także załatwimy ich konwencjonalnie, jednym czarem. Okej. Wracamy do naszych poszukiwań. Znowu oni. A. Nie chcę marnować tyle many. Po prostu ich wybijemy. O, i zatruwałem.
Jeszcze nie umarł. Okej. Nasz rycerz potrzebuje lekarstwa. Masz, napij się soczku z gumy jagód. A także trochę wina. Też. Pusto. Pusto. Cholera. Gdybym pamiętał, do jakich pokoi mam nie chodzić, to by zajęło mniej czasu. Oho. To jest odmiana slajma, która jest wrażliwa na atak fizyczny, a odporna na magię. Trochę dziwna kombinacja, no ale... Ta skrzynia jest pusta z jakiegoś powodu. Ktoś tu był przed nami. Tak jak mówiłem, w danym dungeonie można zdobyć tylko określoną liczbę skarbów i wtedy reszta skrzyni automatycznie staje się pusta. Nie wiem dlaczego tak to działa, no ale tak to działa. Co my znaleźliśmy? Copper Armet. Aha. Okej. Nie jest to jakieś duże poprawa, ale zawsze poprawa. Pusto. Kolejne gargulce. Skąd ich się tu tyle bierze? Okej. Oho. Tutaj jest walka z bossem. Także na razie to pominiemy. To będzie na koniec odcinka. Czysta kasy. Ta skrzynia jest pusta. Znowu go zatruli, Boże. Nie umiem mu zadać żadnych obrażeń fizycznych, to go zatruwają z kontrzybyki. Nic, napiję się soczku z gumy jagód, to będzie jak nowy. Trzymaj. Od razu lepiej. I tak, to są pokoje, widzicie. This door has been bound by mystic key. Żeby je otworzyć, potrzebujemy mistyczny klucz, który zdobędziemy dopiero za niedługo. Także... O, nie ten pokój. Czeka nas walka z bossem. Bossami. Po prostu walka. O... tą skrzynię, także... Spisko demonami. Są to czarownicy, mają około 80 HP, są odporni na wszystkie status elements, takie jak wyciszenie, zmniejszenie, oślepienie i takie inne wszystkie, także na ogień i lód. Najlepszym sposobem jest zabijanie ich jednego po drugim, po prostu za pomocą swoich fighterów. A czarnym magiem rzucanie fandary.
ponieważ na pioruny nie są odporni. Jeżeli atakują z łapy, to dużo nie biją, ale potrafią też używać czarów, które biją dosyć dużo. No, sam czarny mag potrafiłby skończyć tą walkę, jesteśmy tak bardzo zlevelowani. Okej, i w tej skrzyni znajdujemy koronę. Okej, w tym odcinku też będzie na tyle. Zapraszam na kolejny, ja się już z wami żegnam.